A ty pijesz na śniadanie kawę, czy nie? Napisz w komentarzu. Hejka, właśnie idziemy na trening. Będzie dzisiaj mega krótko. Będzie tylko, można powiedzieć, że intensywnie w szatni, kiedy będzie trzeba się przebrać na siłowni. Nie będzie typowej rozgrzewki na bieżni, na orbitreku. Będziemy od razu szli na ciężary. Chwilę tylko się rozgrzejemy i będzie intensywnie i będą krótkie przerwy. Trening będzie trwał gdzieś 20-25, może 30 minut max. Chodzi o to, żeby mega podbić metabolizm i szybko wrócić do domu. To Dorota, twoje głosy? Tak. Dorota, ale masz głos. Ciekawych rzeczy jest to, że ten trening jest zupełnie inaczej, tylko po kawie potrójnej czy poczwórnej i tam była spora dawka kakao, więc nie czuję głodu, bo wczoraj wieczorem sporo się najadłem orzechów z wasabi oraz dodatkowo wjechało sporo wina na sen, więc mój glikogen jest wypełniony, a teraz będę jeszcze dokładać po 5 kilo. Może uda się dojść do 100 kilo na jedno powtórzenie, zobaczymy. W każdym razie dzisiejszy trening intensywny, krótki i lecimy dalej. Jest dobrze. Lecimy dalej. 5 kilo w jedną stronę, w drugą. Lecę dalej. Hejka, jak widzieliście to ćwiczenie, czyli front squat. Ja wykonywałem je w tym wariancie, ale jak ktoś ma jeszcze słabo tutaj rozciągnięte ramiona, może sobie zrobić takie trzymanie sztangi. To co proponuję, wziąć sztangę, wciągnąć mega powietrze, napiąć wszystkie mięśnie, szczególnie mięśnie brzucha, tak abyście mieli tą stabilizację ciała i następnie wykonać przysiad. Próbujcie, a na pewno osiągniecie sukces, ciężary będą szły w górę. Ja teraz na redukcji jestem i ciężary idą mi w górę, także jestem mega zadowolony, że nie ma spadków, a są przyrosty. Trochę niewygodne mocowanie. Ale może się uda, znaczy trochę szyja idzie do przodu. Tak się zastanawiam, że to nie powinno być na szyi, tylko gdzieś w okolicach pasa. Ale nie mam pasa, więc założyłem sobie na szyję. Czasem wychodzą takie głupoty na siłowni. Prośba, nie róbcie tego w domu albo na siłowni. Ja to robię, bo nie mam pasa, ale mam też silny kark i mogę sobie to założyć na głowę. Jest mega niewygodnie, bardzo niewygodnie. Ale czasem trzeba kombinować. Jak widzicie, oła, cały ciężar idzie do przodu, a powinno się być taki wyprostowany. Więc lepiej mocować sobie do pasa, ale go nie mam teraz. Więc grunt, aby starać się mieć wyprostowaną sylwetkę. No nic, nie będę tutaj więcej kombinować. Zrobię następne rundy bez obciążenia. I to od razu. Out! Właśnie.
właśnie wracamy z treningu. Było mega intensywnie, szybko. Były nowe ćwiczenia, jak widzieliście, z łańcuchami. Dorota robiła coś tam na nogi, z tego co widziałem. Ja zrobiłem front squaty. Jestem bardzo zadowolony, bo na tej redukcji ciężary idą, można by powiedzieć, w górę. Nawet przy takich treningach na czczo. Ten trening o tyle był fajny, że powinien spalać dużo tkanki tłuszczowej. A teraz początek soboty i można cieszyć się dniem, nie myśląc o tym, że wieczorem jest jakiś trening. Czas teraz coś zjeść dobrego i wyruszyć w podboje świata. Dorota, teraz ty coś powiedz. Co? Nie masz siły? Wiesz co? Oj. No musisz coś powiedzieć, jakąś relację, powiedz, jak się trenowało. To co? O kurwa, nie zamknęło. No na pewno. A wiecie co? A widziałem was. A kurde. Ale jak już czekałem, tak? Co? My się po prostu tak chowałyśmy w samochodzie, nie? Świeczka się zjechała. A wy wierzyliście, jak to jedynka. A ja mówię, panem? Ja mówię, co jest grane, nie? Białym samochodem z takim napisem, no. Miło bałaganu i w ogóle złożył kosy. Pewnie przyjrzałem rodzice. Tak? Myślałeś, że rodzice? No to spoko, ale nie. Moi rodzice się chyba tam nużyli. I od młodzie, od młodzieli. Simba jest schowany.